Siema! Dzień dobry, z tej strony Dzywer, witam was bardzo serdecznie. Gramy dzisiaj w Minecraft i dzisiaj każde obrażenia dodają nam HP. Ale o wszystkim opowiem wam zaraz. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dobra, siema, zaczęliśmy nagranie w takim razie. Ja bym jeszcze może dzień ustawił, ale okej, niech tym się moderator w takim razie zajmie. Zaraz będziemy mieli włączony Fall Damage. Generalnie dzisiaj dostaliśmy, słuchajcie, specjalny plugin od Pabelito 04, który sprawia, że Minecraft, ale obrażenia zwiększają nam ilości serc. No i granie działa to sobie w ten sposób, słuchajcie. I palec wygrał w tym momencie jeden punkt HP. Gratuluję ci, bo w PvP będziesz miał tylko jedno HP. No i sprawa wygląda tak, że właśnie tak będzie, słuchajcie, dzisiaj wyglądał nasz cały odcinek. Z tym, że za chwilę, dokładniej rzecz ujmując, będzie to wszystko działać sobie w trochę inny sposób, ponieważ będziemy musieli brać normalnie jedzenie. Jeszcze HP zaraz zostanie nam setowane oczywiście na podstawowe i ludzie typu palec będą mieli jedno HP na start, bo było po prostu takie ostrzeżenie. Więc bardzo dobrze. Zaczynamy w takim razie, moi drodzy. Ja sobie biorę tutaj crafting table. Proszę o ustawienie prawidłowej ilości HP, włączenie wszystkiego, co miało być włączone, a ja już zaczynam opowiadać, słuchajcie, co tam, jak tam, dlaczego tak mało odcinków i co w najbliższym czasie. Bo to warto będzie, słuchajcie, nadmienić. Mogę wam powiedzieć też, że gramy granie na serwerze Pabelito 04 i Pabelito dla nas zrobił ten plugin. Serdecznie zapraszam na jego kanał, żeby tam mu zostawić jakąś, nie wiem, łapencję, subencję czy coś tego rodzaju, jeśli chcielibyście więcej odcinków. Generalnie już wracamy. W weekend miałem lekką przerwę, dlatego też żaden odcinek nie pojawił się przez weekend, ani też z początku. No bo po prostu, moi drodzy, cóż mogę powiedzieć, tak sprawa wyglądała, że Cyfer zrobił sobie parę dni urlopu. Wygląda to też tak, że w tym momencie na Twitchu trwa 150-godzinny live przedłużany, gdzie serdecznie was zapraszam oglądać wszystko, materiały na żywo i tak dalej. No i nagrywamy sobie chociaż ten odcinek na żywo, moi drodzy. No i sprawa wygląda tak, że no cóż, mamy swoją misję, powiedzmy, którą wygląda skończenie tego live'a, kiedykolwiek zbieramy na wesele moje. No, ale wracając do tego, postanowiliśmy, słuchajcie, właśnie filmy tego typu przywrócić na kanał. Ja przypominam, że difficulty ma być włączone na normalu, moi drodzy, ponieważ nie ma być regeneracji naturalnej tutaj dla wszystkich, powiedzmy, automatycznej. No i granie mamy około 20 minut, słuchajcie, na zebranie sobie przedmiotów, no i zebranie sobie jak największej ilości HP. Jeśli macie jakiś kolejny szalony pomysł na, słuchajcie, data packa, czy też plugin, którym moglibyśmy zagrać, możecie napisać w komentarzu. Ten dzisiejszy działa w ten sposób, że kiedy obrywamy w jakikolwiek sposób, tyczy się to też prawdopodobnie zasłaniania tarczą, nasza regeneracja się, moi drodzy, uaktywnia, a właściwie nie tyle co regeneracja, co odpala nam się dodatkowy Heart Container, który zwiększa naszą maksymalną ilość HP o pół serduszka. Tak, działa sobie to mniej więcej w ten sposób, więc myślę, że dosyć ciekawe. Z góry powiem, że pomysł jest mój, słuchajcie, wpadłem na niego myśląc o tym, jakie pluginy byśmy mogli jeszcze zrobić. No jeśli podoba ci się ten typ materiałów, to pamiętaj o łapie w górę. Będzie mi po prostu bardzo, bardzo miło, jeśli dobijecie ich na przykład, nie wiem, z 500 czy coś tego rodzaju. W końcu wracamy niedługo do tego zakazanego słowa na Ash, moi drodzy. Także jeśli chcecie mieć dużo materiałów w czasie tego zakazanego słowa, to po prostu zostawcie łapę. No i cóż mogę powiedzieć. Border dzisiaj mamy, by the way, 500, jest troszeczkę mniejszy, bo jest nas bardzo mało. Jest w tym momencie 18 graczy, większość się tutaj nie zmieściła, to jest taki, powiedzmy, mini event. I mogę wam powiedzieć, że już przyszłe pluginy są uszykowane. Także starego typu materiały, z tego co zauważyłem, zrobiłem ostatnio specjalny test aktywności, powiedzmy taki, nazwijmy to w ten sposób, pod ostatnim materialikiem, prawda? No i z tego wyszło, że po prostu materiały tego typu najbardziej wam się podobają. Więc stwierdziłem, że z tej racji uaktywnimy się trochę i będziemy nad tym wszystkim pracować. Mogę wam też powiedzieć, że obecnie na Twitchu trwa szykowanie pewnego grubego projektu, czyli serwera subskrybentów z Twitcha. To mogę wam powiedzieć, to takie fajne, jeśli chcielibyście więcej wiedzieć, to padniecie po prostu na Twitcha. W skrócie powiem, wojny gildii w czasie epoki kamienia i dużo customowych nowych przedmiotów tam będzie. Co mogę wam powiedzieć? Więc będzie masa po prostu zabawy. No ale jak będziecie chcieli, moi drodzy, więcej wiedzieć na te tematy, no to serdecznie zapraszam po prostu wpaść sobie na Twitchunia, no i tam ze mną porozmawiać. Ale cóż mogę powiedzieć, moi drodzy, wojny gildii, skórzany prot 4. No to chyba najprostsze ujęcie będzie tego, co będzie tam. Ja nie myślę, że dzisiaj żelazny set będzie taki kompletnym must have'em. Myślę, że nie ma co nawet celować wyżej. Większym naszym problemem jest dzisiaj jedzenie. Tak, to jest największy, słuchajcie, problem, bo musimy, kurczę, blade w jakiś sposób wygenerować sobie maksymalnie dużo HP. No i kurde, bale jakoś się zregenerować, bo pamiętajmy, że każde obrażenie dodaje nam pół serca, ale z drugiej strony musimy jakoś te pół serca wyregenerować. No, że tak powiem, tutaj zasoby jedzenia są dosyć mocno ograniczone na tej mapie, więc będziemy musieli się postarać. No ale cóż wam powiem, ja sobie pozbieram tutaj rzeczy. To są, by the way, moi przeciwnicy, słuchajcie. Wyjdę sobie na powierzchnię, no i będę prawdopodobnie polował na większą ilość jedzenia, no bo po prostu jabłka będę robił, bo jabłka też są sposobem, jak sobie tutaj wszystko uszykować. No ale cóż, słyszymy się w takim razie za chwilę, ja pewnie już będę wychodził na powierzchnię. Dobrze, więc jestem na powierzchni. Co to oznacza? Ja muszę najprostsze rzeczy zrobić. Mamy też taki fajny las, słuchajcie, przy nas. Postaraliśmy się, by the way, dobrać miejsce tak, żeby nie znalazła się tu żadna pustynia. Tak stwierdziłem, że z pustynią będzie tutaj dosyć kiepsko. By the way, działa to wszystko, słuchajcie, tak jak wspomniałem, że daje nam to puste pół serca. Dlaczego puste pół serca? No bo gdyby było pełne, no to generalnie stworzylibyśmy tryb, na którym się nie da umrzeć. Jednakowoż myślę, że jeżeli ktoś to rozegra całkiem cwanie, że tak powiem, czyli
zadba o odpowiednią ilość pożywienia, no to będzie dzisiaj dosyć mocno wytrzymały. Tak, wytrzymały. Może nie tyle co nieśmiertelny, co na pewno będzie wytrzymały, moi drodzy. Także cóż mogę powiedzieć? Na razie muszę zejść sobie jeszcze motykę zrobić. No i generalnie zasoby jedzenia, jak wspomniałem, będą dzisiaj totalnym must have. Myślę, że nawet nie ma co ryzykować tutaj robienia enchantu, bo byłaby to strata czasu, tak szczerze mówiąc. Dużo bardziej uważam, że jest nam potrzebne zrobienie sobie, kurde, bele jak największej ilości pożywienia, tak szczerze mówiąc. No bo jeśli zrobimy sobie 255 HP, no to kurczę blade, bitch please, no to i tak nam nikt nic nie zrobi. Nawiasem mówiąc, może będę jadł dopiero, kiedy ponabijam sobie tego HP więcej, bo regeneracja wtedy bardziej będzie się opłacała, chociaż z drugiej strony, no nie wiem, działa to powiedzmy kerst w tym momencie. Mam już, jak widzicie, dodatkowe 1,5 serduszka, 2 dodatkowe serca. No i co powiem, na tym to wszystko polega, że każdy możliwy hicior w tym momencie będzie zwiększał nam HP do niebotycznych naprawdę ilości. Może mieć maksymalną ilość HP, czyli 255 serc chyba w Minecrafcie, jeśli dobrze pamiętam. Ale na ten czas warto byłoby zrobić sobie zbroję. No i przydałoby się zebrać te grzyby, bo tak w sumie jedzenie mi jest potrzebne. Dobra, widzowie podsunęli mi jeszcze jeden, słuchajcie, pomysł, w jaki sposób mogę zregenerować, właściwie nie zregenerować, przepraszam, w jaki sposób mogę wygenerować sobie dostatecznie dużą ilość HP bez większego marnowania czasu. Czyli, no, jestem tym wszystkim otoczony, że tak powiem, no, dzisiaj, że tak powiem, to jest dobra strategia, słuchajcie, dobry strat, że tak powiem. Czyli wchodzimy sobie pod wodę, najlepiej na głębokość dwóch kratek, au, tylko żeby nie wypłynąć za wysoko. No i w tym momencie sobie czekamy, że tak powiem, bo musimy oberwać. No i kiedy obrywamy, słuchajcie, to dostajemy bardzo dużo HP. No, obrywanie od wody chyba jest akurat w porze. Tracimy po jednym sercu. Trzeba tylko, słuchajcie, wyliczyć wszystko, żeby czasami nie paść w głupi sposób. No bo dostajemy po pół heart containera, więc można by zdedać przez przypadek, tak stwierdzam. No ale dobra, są też inne sposoby. Mamy też piasek, słuchajcie, jakże inne przedmioty. Jednakowoż, no jak mówię, podstawą w tym momencie przynajmniej jest zapewnienie sobie pożywienia. Ponieważ co jak co, z dużą ilością HP będziemy mogli wszystko przytankować, no ale trzeba pamiętać, że to wszystko trzeba sobie jakoś, kurczę blade, wyregenerować. No a dostajemy puste heart containery, czyli bardzo zużywa to naszą saturację, moi drodzy. Wow, mądre słowo. Dobra, w każdym razie, ja się może skupię na tym, żeby pozbierać sobie tutaj jeszcze jakichś przedmiotów. Przy okazji bardzo współczuję, bo gracze ubierają nam na potęgę, słuchajcie, w ten sposób. No ale cóż, na tym ten odcinek polega, że trzeba kombinować, że tak powiem. Przy okazji przydałoby się... Przydałoby mi się zrobić, kurczę blade, jakąś motykę lepszą, czyli zrobię chyba sobie żelazną, bo jabłka, w sumie, czy jabłka mi jakieś potrzebne? Nie, w sumie grzyby będą lepsze. Dobra, namieszyłem grzyby i innej karnacji, że tak powiem, także ja szybko je zbieram sobie. Tak swoją drogą, czy wy już w tym roku byliście na zbieraniu grzybów? Możecie napisać w komentarzu, słuchajcie, ja osobiście jeszcze nie byłem, mam nadzieję, że będzie mi dane pójść na zbieranie grzybów. Ja lubię zbierać grzyby, tak. Super aka grzybiarz normalnie. Twój stary grzybiarz, POV. Dobra, w każdym razie, ja myślę, że w tym roku jeszcze pójdę sobie pozbierać jakieś. Z tego, co słyszałem, na razie jest ich niestety mało. No chyba to jest jeszcze nie ta pora roku, bo to ja bardziej jesienią chodziłem, szczerze mówiąc. Kurde, ale powiem wam, jakiego grzyba ja kiedyś zebrałem, to wam w sumie nie powiem, bo co was to obchodzi. Ale w każdym razie, musimy ustawić sobie... A nie musimy, dzień może być noc w każdym razie. Dzisiaj nawet to nie robi żadnego problemu. Nawiasem mówiąc, pewnie zapyta was część, czemu to nie jest UHC, POV. Ponieważ, słuchajcie, na UHC, no generalnie takie dodawanie pustych kontenerów byłoby bez sensu kompletnie. Tak, w skrócie tak można to ująć. Z drugiej jednak strony... Gra mi się zniszczyła. Z trzeciej jednak strony muszę powiedzieć o tym, słuchajcie, że no po prostu, jeśli HP by nam się na bieżąco doregenerowywało i jednocześnie by się traciło, byłoby to trochę bez sensu, bo jeśli byśmy się odpowiednio bronili, czyli well, zasłaniali po prostu tarczą, tak szczerze mówiąc, no to nie tracilibyśmy ani trochę HP, tak szczerze mówiąc, więc byłoby to kompletnie głupie, dlatego też to działa w ten sposób, słuchajcie, ani w inny. Mam nadzieję, że generalnie spodoba wam się pomysł taki sobie, o, wpadłem prosty, być może gdzieś to ktoś już gdzieś nagrał, jednak ja zaznaczam, słuchajcie... Przepraszam, przypomnienie o reklamkach. Ja zaznaczam, słuchajcie, nie inspirowałem się żadnym materiałem tworząc ten film, no więc generalnie, no co, no, po prostu... Pewnie będzie u Tapla, czy u kogoś taki materiał. Ej, że tak powiem, sposób, który mi to opisali, jest po prostu ultimate, moi drodzy. No bo kurde, ale patrzcie, co ja mogę zrobić. Ja muszę tylko sobie teraz zregenerować HP, powiedzmy, żeby troszeczkę więcej serc mieć, żeby na pewno nie zaryzykować. Robimy sobie teraz coś takiego i coś takiego. Trzeba będzie w przyszłości jakoś ten piasek, kurde, ograniczyć. No ale generalnie, jak widzicie, moje HP generuje się bardzo, bardzo dobrze, moi drodzy. No zaraz będę miał zresztą 3 paski HP, co już zresztą ma miejsce. Jedyny problem jest taki, słuchajcie, że wyregenerowanie tego całego HP nie będzie aż takie proste. No, w jaki sposób miałbym to zrobić, szczerze mówiąc? Na tych zupkach? No, nie wydaje mi się. Po drugie, mięsko, no niestety będzie się powoli kończyć nam. To jest też druga sprawa, dlaczego to nie jest aż takie OP, jakby się wydawało. Bo jedna sprawa, mieć sloty na HP, a druga sprawa, słuchajcie, mieć czym to HP leczyć. Także no, wy jakbyście to rozegrali, możecie napisać. Swoją drogą, czy ja mam dobre uzbrojenie, możecie mi też napisać, ale myślę, że moje uzbrojenie jest całkiem cacy, że tak powiem. Wystarczy, że kurczę blade będę dbał o to, żeby regenerować sobie HP, no i będę miał tego całkiem sporo. Z drugiej strony, no taka zbroja, myślę, że przy
przy pełnym HP, mając taką zbroję, będzie to całkiem dobrze wyglądało, szczerze mówiąc. Muszę tylko pamiętać o tym, żeby przed PvP samym wyregenerować sobie HP do, powiedzmy, optymalnego poziomu, moi drodzy. Dobra, przełączę sobie język, bo niestety angielski przypadkiem sobie ustawiam zawsze, kiedy klikam w ten sposób. No ale cóż, tak to, moi drodzy, bywa. Czy tęskniście, możecie swoją drogą napisać, bo jestem ciekaw, czy coś kicisz odcineczkami, moi drodzy. Dzisiaj w ogóle może być trochę krótszy odcinek, to chciałem wam powiedzieć, bo będę testował różne rzeczy. Także no cóż, słyszymy się pewnie bliżej PvP, moi drodzy, bo nie ma już za bardzo o czym gadać w tej chwili, a nie będę wam takiego trash talku, że tak powiem, trzymał na odcinku za dużo. Wielki test, czy to zadziała? Jak najbardziej, moi drodzy, czyli opłaca się obrywać od szkieletów w tym momencie na tarczę. To jest ważna nauczka, słuchajcie, na przyszłość. Jednakowoż, ja sobie muszę wyregenerować maksymalnie HP i znaleźć gdzieś jakiegoś zombiaka. Myślę, że zombie byłby idealny po prostu. Okej, słyszałem go. Siema, piękny, dzień dobry. Dobra, o, tarcza. Tak, zapomniałbym tarczy, dobra, słuchaj. Stary, ja się shielduję, a ty mnie bijesz. To jest po prostu plan ideolog, tak powiem. Dobra, on mnie tutaj próbuje od innej strony. Generowanie HP, normalnie progresywne bardzo. Cóż mogę powiedzieć, tak to sobie wygląda. Jestem ciekaw, jak, słuchajcie, będzie sam deathmatch wyglądał nasz. Biorąc pod uwagę, że każdy da radę sobie taki sposób, kurde bele, nabić HP w ten. Dzień dobry, panie kurczaku, witam bardzo serdecznie. Cóż mogę powiedzieć, moi drodzy, ja muszę sobie tutaj teraz ponabijać to HP. Gdzieś jest drugi zombie, gdzie on jest? Ja muszę go znaleźć, słuchajcie. Where are you? The second zombie. O, dzień dobry, panie zombie. Jak będziecie mnie bić we dwóch, to będzie dwa razy szybciej. Więc dam radę sobie nabić maksymalną ilość HP. Dobra, bijecie mnie na zmianę, chłopaki, ale obaj w tarczę celujemy, tak? Bardzo dobrze, to jest dopiero współpraca. Gorzej, że mi tarcza zaraz padnie. No ale dobra, myślę, że w ten sposób nabijemy sobie HP perfekcyjnie. To po prostu współpraca idealna, moi drodzy. Nawet screena bym sobie zrobił. Dobra, mamy dodatkowy pasek HP. Dziękuję bardzo. Chłopaki, bo taka sprawa jest, że ja muszę się wycofać i zrobić sobie jeszcze jedną tarczę, jakbyście mogli. Więc cóż, dobra, dziękuję bardzo. Ja sobie teraz pozwolę, słuchajcie, odejść trochę od nich. Zrobię sobie nową tarczę, no i generalnie powtórzymy całą sytuację. Najlepiej będzie to zrobić kilka razy, ale myślę też, żeby sobie pozbierać jedzenia więcej, bo już mogę wyregenerować sobie HP, jeżeli ten sposób działa. O, tak, dzień dobry, panie. A, nie mam tarczy! Fuck! Generalnie, cóż mogę powiedzieć, moi drodzy? Szmula ze mnie kompletna dzisiaj będzie. No nie mogę powiedzieć, moi drodzy, no ale tak trzeba, no tak trzeba, no. Nie można ułatwiać życia przeciwnikom dzisiaj tutaj absolutnie. Jest ich zbyt wielu, żeby im życie tutaj upraszczać. Nawiasem mówiąc, podsunął mi ktoś pomysł, no ale niestety nie widzę tego nigdzie. Bo szukałem, słuchajcie, Boże, jak się nazywają te kwiaty? No te, wiecie, białe z żółtym środkiem w każdym razie, żeby zrobić sobie zupki z regeneracją. No ale niestety nie widzę ich nigdzie, więc raczej nie dam po prostu rady. Tak swoją drogą tam, o kurde bele, czyli ktoś znalazł magmę jednak. Szczerze? Zazdroszczę bardzo, ale chociaż magma chyba oraz seta z tego co pamiętam. Nie wiem jak to jest, dobra, dzień dobry panie zombiaku. Ja bym pana potrzebował, czy jest gdzieś second zombie? Chyba nie ma, także ja skorzystam z twoich usług, prawda, nabijających HP. Tylko muszę pamiętać się bronić, słuchajcie. Slime OP, ale już nie mam. Współczuję szczerze mówiąc, no ale dobrze. To są właściwie zawody, mógłbym powiedzieć też, słuchajcie, na to kto ma najwięcej HP. Nawiasem mówiąc, jak zostawicie, słuchajcie, 300 apeczek, to myślę, że w przyszłości zrobimy odcinek z odwrotną konwencją. Czyli czym więcej czegoś, tym mniej HP. Tak, tak powiedzmy taki pomysł jest, słuchajcie. No cóż mogę powiedzieć, także słyszymy się już prawdopodobnie za 2 minuty, jak PvP wystartuje. No bo myślę, że wtedy będzie. Nawiasem mówiąc, to jest moja ostatnia tarcza, którą rozwalam w dzisiejszym odcinku, nie ma to tamto, słuchajcie. Myślę, że to będzie to ostatnia tarczka, jaką rozwalę. Nie chcę raczej rozwalać ich kolejnych, więc dobra. Dzień zaraz nastanie, nawiasem mówiąc, została mi minuta do PvP, więc muszę, słuchajcie, wziąć się za jedną ważną rzecz. Ty już mi raczej więcej nie pomożesz, kolego. Ale ktoś mi powiedział, że są tu jeszcze jedne kwiatki, które mogą dać mi dosyć sporo. Ja muszę teraz wyregenerować sobie to HP, bo oczywiście nic mi nie da, słuchajcie, posiadanie pustych herd kontejnerów, tak, pójść tak nomenklaturą, kurczę blade, z Ajzaczka. Dzień dobry, panie szkielecie. Ja witam pana bardzo serdecznie, że tak powiem. Żegnam jeszcze przemilej. Dostałem bonmi. Nice, więc to może mi sprawić, że dostanę kwiata, którego potrzebuję, bo mianowicie potrzebuję tych żółtych cwaniaczków. Bo z tego, co mi widzowie napisali, na przynajmniej mnie mogli sprankować, więc nie wiem na 100%, ale to powinna być, słuchajcie, Mystery Soap dająca saturację. I czy tak jest? Chyba było tak przez sekundę, nie wiem, szczerze mówiąc, ale nawet widzę z tego, że mi się HP bardzo dobrze regeneruje. Ale muszę czekać, bo za chwilę zostanie włączone PvP, więc muszę już bardziej na siebie uważać, a muszę wyregenerować sobie całkiem sporo jeszcze tego żyćka. Przy okazji zaraz rusza border. A, PvP już wystartowało, nice. Okej, słuchajcie, dostaliśmy informację, że PvP wystartowało, więc możemy to wykorzystać na zdobycie jakiegokolwiek heala.
Mam nadzieję przy okazji, że spotkamy kogoś, kto będzie miał mniej HP. Okej, jest kolejny dyndul, 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 nie wiem jak te kwiaty, mleczyk w każdym razie. Możemy nazwać je mleczykami, słuchajcie, tak jak każdy lubi nazywać to mleczykami. Kurczę, no nie, te akurat za borderem trafiły, ale mogę wykorzystać je w dalszym ciągu, pozbierać sobie, no i zrobić z tego bardzo dobry użytek, że tak powiem. Bo mianowicie zrobię sobie szybko teraz, kiedy mogę jeszcze te zupki, słuchajcie. Jak najwięcej ich, bo one dają faktycznie saturację. Na saturacja jest very good, my friend, very good, bo jak widzicie, pozwala nam zregenerować dużo więcej HP, nawet niżeli, kurczę blade, jakiś steak czy coś tego rodzaju. Także bardzo dobrze. Mam już prawie maksymalne moje HP. Jeszcze półtorej paska mi zostało, więc wystarczy, że zbiję sobie jeden głodek chociaż, co się stało w tym momencie, i zjem sobie kolejną zupę. W tym momencie myślę, że na spokojnie będę mógł stawić czoła jakimś mocnym przeciwnikom. Tak samo myślę, że dzisiaj enchantu robić nie było jakby specjalnie po co, na dobrą sprawę. Gdyby było więcej rywali, być może miałoby to sens, ale przy takiej ilości graczy, jaką jest liczba, w tym momencie chyba 15 nawet nas jest, nie było zbytnio, powiedzmy, jakiegoś tutaj sposobu, żeby, kurczę blade, robić sobie specjalnie jakieś mega, mega lepsze itemy. O, nawiasem mówiąc, F, no niestety border jest szybki z racji małej ilości graczy, przed czym ostrzegaliśmy wiele razy. Okej, tam widziałem gracza, więc przydałoby mi się zjeść tam jeszcze jedną zupkę, mam nadzieję, przy okazji, że dam radę. Okej. I tam mamy, słuchajcie, gracza bez żadnego większego seta, więc bardzo dobrze. Myślę, że w tym celu będziemy mogli się udać w tą stronę, moi drodzy. Ja sobie wezmę tą zupkę, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzień dobry, przy okazji, mały pływaku. Mam nadzieję, że nie zauważysz mnie. Okej, zauważył. Szybko na wylon. Okej, ciekawie to wygląda. Szczerze mówiąc, walka będzie na pewno trwała dosyć długo, więc jak już border będzie minimalny, myślę, że zwiększymy nas wszystkich damage o strength, słuchajcie. Także no cóż, mogę powiedzieć. Dobra, mamy Dawkersa, który wpadł do jaskini. Nadzieja by była taka, żeby tam w niej pozostał. Okej, siema Dawkers. Ja niestety cię... Trapet! Trapet! Nie, ty się trzymasz za borderem, czaisz? Ty siedzisz za borderem, kolego. Ja nie chcę, żebyś tu mi podchodził czasami. Border będzie cię też bił dodatkowo na pewno. Okej, dobra, hicior jest. Dobra, cyk. Dobra, muszę zjeść sobie zupkę, żeby w razie czego mieć saturację odpowiednią. Dobra, jest saturacja, cyk! Kurde bele, PvP nie będzie za proste przez tą ilość HP, no ale cóż mogę powiedzieć, kurde bele. Może w przyszłości zrobimy coś, że na przykład wykopane surowce zwiększają HP, na przykład 10, kurcze blade, żelaza to jest jedno dodatkowe serce, czy coś tego rodzaju. Dobra, muszę zjeść sobie. Dobra, regeneracja odpalona, więc bardzo, bardzo dobrze. Border, by the way, dogonił kolejnego z graczy, więc no niestety F-ka w komentarzu dla wszystkich ginących w borderze możecie napisać. To jest takie dosyć przykre, że tak powiem. No ale cóż, tak to bywa, moi drodzy, że przed startem PvP lepiej być na powierzchni, no bo cóż, to nie może być tak, że kurcze blade, każdy pod ziemią, co siedzi do samego końca. Okej, dobra, mamy kolejnych cwaniaczków. Auć! Dobra, myśl na pozytywy. Masz dodatkowe pół serca w tym momencie, mordo. Ja muszę tutaj skorzystać z okazji. Zaraz, by the way, będzie chyba dodawany strength wszystkim. Okej. Widzę, że tutaj czas został totalnie poświęcony na zbieranie większej ilości surowców. Może na większej ilości serc niż surowców, więc ja sobie coś zjem. Kondrusław, okej. Widzę, że tutaj został zagrany mieczor, więc ja sobie może wejdę pod wodę i cię tak... Ole, cię pociapałem, typie! Dobra, tu na pewno stracił dosyć sporo HP. Nie ma to tamto, słuchajcie. Przy takim hitingu na pewno stracił całkiem wytworną ilość życia. Okej. Czemu on odlatuje ode mnie? To ja tego nie rozumiem. Czy tak działa, kurczę, blade tarcza? Bo ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Dobra, mamy cyk. Ja bym sobie może tutaj nawet przyspieszył lekko. Okej. Jestem na lądzie. Kondrusław, kurczę, blade przeciwko mnie. Kolejni gracze się zbierają. No dobrze, niedobrze, tak bym powiedział. No mycik, kurde bele, na mnie poleciał. Okej, więc ja sobie może odejdę troszeczkę od tego miejsca. Nie ma co tryhardować w całą grupę, że tak powiem. Zobaczymy, jak szybko ludzie poginą. Nawiasem mówiąc, zaraz powinien być strength 1 dorzucony, więc musimy czekać, słuchajcie, na ten efekt. Przy okazji, skoro już stoję i nic nie robię, zrobię sobie więcej zupek regeneracyjnych, tak żeby to HP, które straciłem, sobie uleczyć. Trzeba to dosyć strategicznie dzisiaj. Myślę, że nawet nam broń się może skończyć, co niestety ma miejsce prawie, że już. Więc przydałoby mi się zrobić, słuchajcie, jeszcze jedną sobie brońkę. Niestety mamy, kurde bele, plecy w tej chwili, więc ja sobie odejdę może w to miejsce. Okej, Kondrusław, kurde bele, i Peter SV przeciwko mnie tutaj. Nie za przyjemnie, szczerze mówiąc. Dobra, wejdę sobie do wody. Tutaj nie powinno mi nic zagrozić akurat. Mamy efekt delfina, więc może popłynę sobie w drugą stronę i bym sobie, kurde bele, podziałał coś, wiecie co. Okej, słuchajcie, za chwilę dostaniemy efekt strength, więc musimy, kurde bele, patrzeć, co tutaj się dzieje. Okej, mamy graczy dookoła, że tak powiem. Każdy sobie usytuował się na innym miejscu. Ja myślę, że zajmiemy się najpierw tym przeciwniczkiem. Za chwilę każdy z nas dostanie efekt strength, więc myślę, że będzie dużo prościej poranić takich przeciwników. I efekt został włączony. Teraz co 2 minuty prosiłbym o zwiększanie tego poziomu o 1. Tak będzie po prostu najlepiej dla nas wszystkich, bo będzie możliwość zabicia pozostałych graczy. Tu widzę, że jakieś trapy są generalnie robione. Skybasing i te sprawy. No cóż, mogę powiedzieć, niestety, mój drogi przyjacielu, to raczej na mnie tutaj nie podziała. Okej, całkiem ciekawe, więcej drzwi tutaj mamy. No nie wiem, czy szczerze mówiąc po niego wchodzić. On tutaj... Okej, to całkiem cwane było.
Na dobrą sprawę walczymy na to, komu się szybciej jedzenie skończy, aniżeli na to, kto pierwszy zginie, szczerze mówiąc. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jedzenie jedzenia z efektem hunger nie jest zbyt pożyteczne w tym momencie, akurat muszę stwierdzić dla naszego przeciwnika, bo szybciej skończy mu się prawidłowe żarcie. No, ja muszę teraz robić tak naprawdę wojnę, że tak powiem, partyzancką, czyli przychodzimy, hitujemy, żeby regenerację odpalać przeciwnikowi, no i on musi wszystko zjeść. Jak się komuś skończy... O, znowu powiadomienie. Jak się komuś skończy jedzenie, wtedy mogę wygrać. Przy okazji przydałoby się uruchomić border, panie adminie, i zwiększyć powoli strength na poziom drugi, bo myślę, że będziemy tak powolutku zwiększać. Przydałoby się też zmienić może tą wodę, nie wiem, w lód, szczerze mówiąc, bo trochę niefartowny spawn nam się tutaj trafił, który nie daje nam zbytniej możliwości walki, kurcze, blade mele, więc prosiłbym o taką szybką wymianę, powiedzmy, terytorium wodnego na jakiś lód czy coś tego rodzaju. Myślę, że każdemu byłoby to tylko na plus. Został podmieniony na prawidłowy. Teraz już proszę schodzić, że tak powiem, ze skybase'ów. Byłoby miło, jakby każdy toczył pojedynek, powiedzmy, na gruncie. Byłoby to na pewno bardzo fartowne, słuchajcie. Dobra, mamy tutaj Dawkersa. Ryby przy okazji poumierały troszeczkę. Bardzo dobrze, dobra, jest hicior, raz, dwa. Hicior 3, dobra, przyjąłem sam hiciora jednego na plecy, muszę teraz uważać. Teraz to trzeba strategicznie, słuchajcie, rozegrać. Border się kurczy, więc będziemy na teraz mniejszym terenie walczyć. Przy okazji Kubos walczy tutaj, kurde bele, na łódkę. Dobra, jeden hicior na mojego ziomeczka serdecznego Implka, który zrobił dla nas niejedną mapę, słuchajcie, do giery. No, że tak powiem, będzie się później dużo toczyło, na pewno poza mapą. Tego jestem pewny wręcz, okej. Okay. Dawidex, jakbym mógł do ciebie wsiąść na przykład, albo Peter, kurde bele, jakbym... Ach, niestety nie złapałem tej łódki. No, że tak powiem, walka wygląda dziwnie. Na pewno wygląda bardzo dziwnie, słuchajcie. Z racji tego, że są, kurcze blade, te ilości HP dodatkowe. No ale jak mówię, to jest walka, słuchajcie, na wyniszczenie przeciwnika. Komu pierwszemu tak naprawdę skończy się jedzenie, ten tak naprawdę zginie pierwszy. No jak w tym wypadku chociaż. Tutaj raczej zagrało to, że on już nie miał, słuchajcie, żadnego jedzenia i nie był w stanie wyregenerować sobie żadnego HP. No a to nas obciąża w ten sposób, że cały czas, słuchajcie, schodzi nam tak naprawdę jedzenie. Dobra, Dawidek z kurcze blade za borderem. Chciałbym... bardzo go tutaj może przyspieszyć nawet, szczerze mówiąc. Okej, okay. Dawidek, kurde bele, będziesz się trzymał tutaj. No to w porządku, mordeczko. Dla mnie jak najbardziej. Że tak powiem, czym dalej od bordera, tym większe obrażenia są, więc dobrze, dało radę, kurde, zabić Dawideksa. Ja sobie muszę teraz tak, wziąć siekierę, okej. Okay. Stało się dokładnie to, o czym mówiłem, czyli teraz będzie ginęło coraz więcej graczy, ponieważ nie jesteśmy w stanie na bieżąco wyregenerować sobie całego HP, które stracimy. Także teraz jest możliwe w końcu zabijanie graczy innych, dobra. Także trzeba się na tym skupić, mam tu lekki atak ode mnie. Proszę o powiększenie lekko bordera, żeby wszyscy gracze znajdowali się w jego promieniu, bo nie fajnie by było, gdybyśmy wszyscy tutaj powystawali w jakiś sposób, okej. Okay. Dobra, mamy border powiększony do tego rozmiaru. Czy ja mam jakieś jedzenie dodatkowe? Nie mam. To jest, moi drodzy, problem w tym momencie. Dobra, tu jest Kubos. Bawi się kierę dodatkową, więc jest bardzo dobrze. Dobra, Kubos ma jeszcze żarcie, ale to są chyba z tego, co widzę, kelpy akurat. Także tutaj bym uważał na jego miejscu. Okej. Okay. Dobra, Kubos zabudowany. Here. Kurde bele, Implek. Dobra, niebezpieczne plecy, szczerze mówiąc. Dobra, jeden hicior. Mamy, słuchajcie, Kubosa, który jest pod wodą. Fajnie byłoby go sobie tutaj zatrzymać w sumie. Dobra, może lepiej otworzę go z tej strony. Bardzo ładna budowla przy okazji z mojej strony. Okej, okay. Implek. Dobra, co tam Kubos, kurde bele. Czekaj, on ma powietrze tam? Niemożliwe. Dobra, wodę mu, kurde bele, wylałem. No i kurde, zabudował się. No niestety wykorzystał całkiem ten teren przeciwko mnie. The fuck? The fuck this dance is? Co to za taniec? Przepraszam bardzo. Słuchajcie, ja sobie zająłem dogodne miejsce na obserwację, że tak powiem, przedstawienia. W tym jednak czasie staram się wykorzystać możliwie najlepiej mój pozostały czas przy życiu, słuchajcie, i w jakiś sposób skonsumować chociaż jakiś najmniej pożyteczny pokarm, szczerze mówiąc nawet, bo będzie to lepsze na pewno niż bezczynne czekanie, aż mój przeciwnik tutaj do mnie przyjdzie i będzie ze mną walczył. Więc cóż mogę powiedzieć, widzę, że to są kulinarne wojny w tym momencie, bo inaczej tego ująć nie mogę. No niestety, kelp nie jest za dobrym jedzeniem, szczerze mówiąc, żałuję trochę, że nie mam nic lepszego, no ale cóż. Tak to zostało, słuchajcie, już, że muszę jeść biednego kelpa, tak naprawdę. Czemu mi podbierasz rzeczy z piecyka, ty szmulo jedna walona, naprawdę, no kurde bele. Totalnie niesportowe zachowanie w tym momencie. Adminie, proszę o minus jeden dla tego gracza w tym momencie. Dobra, ja muszę sobie zjeść. Pytanie, okej, okay, dobra, widzę to. Jest tutaj, kurcze blade, coś, co ja bym chciał zebrać, szybciutko. Czy ja mogę to podnieść? Dobra, dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj sobie jeszcze wezmę jedną rzecz. O, nawet dwie, szczerze mówiąc. Fajnie było, jakbym tylko dał radę to podnieść. Chłopaki się biją między sobą, więc dla mnie fenomenalnie. Przydałoby się też tutaj troszeczkę, powiedzmy... O, dobra, tego może nie bardzo. No, ale co my tutaj jeszcze mamy? Nic w sumie ciekawego nie ma za bardzo. Okej, okay, jest Kubos, jest Kaubos, że tak powiem. Proszę o zwiększenie strengtha, panie adminiunie, bo przyjemnie by było, żebyśmy mogli się bić za większe obrażenia na pewno. Bo wspominałem, że ten strength ma być zwiększany co jakiś czas, więc byłoby miło, gdyby to już...
nastąpiło. Okej, okay. Także czekamy, słuchajcie, na wyższy poziom strength. No i zaraz będziemy się, kurczę, blada jeszcze mocniej klepać, szczerze mówiąc. Dobra, jest już poziom drugi, także bardzo dobrze, ciekawie jest. Z tego co wiem, Kubos ma w tym momencie dosyć spore zapasy HP na pewno. Okej, okay. Implek tutaj we mnie najpierw hitnął. Okej, okay. Hicior za hicior w takim bądź razie. Wygląda to tak, jakby jeden z nich miał, szczerze mówiąc, wygrać. Okej, okay. Sytuacja pasowa bardzo. Okej, okay. Dużo hitów ode mnie. No i niestety padłem, słuchajcie, ale jeszcze omieszkam sobie spojrzeć, kto z nich dwóch wygrał. Także no jestem ciekaw, słuchajcie, kto z nich zwycięży. Obecnie uważam, że Kubos jest, moi drodzy, na bardzo przewodniej sytuacji, szczerze mówiąc. No cóż mogę powiedzieć, wydaje mi się, że ma totalną przewagę w tym momencie. Przydałoby się im oczywiście zwiększyć jeszcze może strengtha, ale nie, wygrał Implek, moi drodzy, niesamowita sytuacja. No ale cóż mogę powiedzieć, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie, user wygrał. Więc do zobaczenia w kolejnym materiale już niedługo. Pamiętajcie napisać komentarz, co byście chcieli obejrzeć w najbliższym materiale. Do zobaczenia, cześć!